Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Witam serdecznie, moi drodzy. Po raz trzeci spotykamy się na scenach teatru w Kaliszu, żeby kontynuować rozmowę z dwójką wspaniałych ludzi, którzy pewnego dnia spotkali się ze sobą na szlaku, by kontynuować dalszą drogę. Ja nazywam się Niech to Szlak, a to jest odcinek serii Trendy Droga. I dzisiaj zapytamy właśnie ich, dokąd zmierzają. Dzień dobry pani Aleksandro, dzień dobry panie Szymonie. Dzień dobry. Mówcie. Dobrze, to może, przepraszam, jak się zaczęła wasza wspólna przygoda? Oleńko. Żeby była jedna wersja. Tak. Z Szymonem właściwie poznaliśmy się podczas pomocy humanitarnej, niesienia pomocy humanitarnej w Ukrainie. Tak naprawdę poznaliśmy się w Polsce, natomiast Szymon działał bardzo mocno, aby nieść pomoc. Ja również i w pewnym momencie te drogi się skrzyżowały. Szymon pomógł mi nawiązać pewne kontakty, a później pomógł mi znaleźć lokum dla osób, które wiozłam z Charkowa. I tak się poznaliśmy. Przepraszam, tak, ty prowadziłaś samochód, czy tam jeździłaś jako osoba taka, która, znaczy... Ola jest bardzo dobrym kierowcą, Ola tam prowadziła samochody. Też, tak. Między innymi. No wszyscy prowadziliśmy samochody. Okay. Pokonywaliśmy czyli kilka osób, na kilka samochodów, tak? Tak. Busami poruszaliśmy się po Ukrainie, ale to były duże odległości, więc zmienialiśmy się za kierownicą. Tak później powstał plan ruszenia do Pamiru. Znaczy, mieliśmy razem realizować jeden projekt, który jednak nie... Przeciągnął się w czasie, w sensie, tak, że przełożył się. Albo nie wiem, czy kiedykolwiek będzie zrealizowany wspólnie, natomiast był to projekt sportowy, miałam go dokumentować, natomiast ze względu na sytuację polityczną w miejscu, do którego mieliśmy jechać, po prostu było to niemożliwe, aby go wykonać. I tak naprawdę połączyła nas zarówno Ukraina, jak i właśnie względy czysto zawodowe i nasz wspaniały znajomy Rafał Bauer, którego ja... Myślę, że zdecydowanie tak, to jest fantastyczny piechur, cudowny człowiek. Ja Rafała spotkałam wiele lat temu w środku niczego na Islandii, gdy Rafał robił swój trawers Islandii samotny, a ja sobie chodziłam i znaliśmy się z internetu, zobaczyłam go na żywo po raz pierwszy. No i po kilku latach Szymon go pytał o ten trawers i później Rafał mnie polecił Szymonowi. Tak, go nie znajdziesz. Musisz napisać I wish I was in Scotland. I on jest teraz w Szkocji. Tak. Tak. Krętymi drogami. Dobrze. Nie słuchałem, więc... Mam nadzieję, że chociaż widzowie. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Czy tak, to się... musi nagrywać. Tak. Nagrywa. Okay. Dobrze. Założyliście agencję? Agencję założyliśmy trochę później, natomiast jak Ola przyjechała do Pakistanu, tam się spotkaliśmy. Ja, tak jak wspomniała wcześniej, skończyłem bieg troszeczkę nie tak jak chciałem, ze względu właśnie na to zatrucie cudownym wodospadem. I z Olą zobaczyliśmy się w Islamabadzie. I tam, kiedy się zobaczyliśmy, to już wcześniej wiedzieliśmy, że będziemy chcieli pojechać na południe Pakistanu. Czyli de facto ja w tym Pakistanie spędziłem 2 miesiące, Ola miesiąc i wspólnie pojechaliśmy w podróż na południe, żeby zdokumentować te zniszczenia, które są cały czas spowodowane przez powódź, która nawiedziła Pakistan jeszcze zanim tam przyjechałem ja. Mam pytanie. Tak. Dotyczące waszego jakby tej dokumentacji, bo Szymon robi zdjęcia, ty robiłaś film czy też zdjęcia? Przede wszystkim film, kilka zdjęć również. Okej, okay. Chciałeś robić dokument o tym i chciałeś zrobić to jako, czy robiliście wywiady tam z ludźmi, którzy tam mieszkają i
Jak to robiliście? Znaczy, czy się, znaczy, rozumiem, że nie mówicie w ich dialekcie, tylko mieliście jakiś tam właśnie tłumaczy, czy spotykaliście ludzi, którzy mówią po angielsku i z nimi robiliście wywiady? Tak, rzeczywiście domyśliłeś się. Nie znamy ich dialektu, nie posługujemy się językiem. Z racji tego podczas takich projektów najczęściej korzysta się z pomocy tłumaczy i tak zwanego fiksera. My wynajęliśmy fiksera, Aliego Murtazę i również kierowcę z samochodem. I Ali był pomostem między nami a ludźmi, głównie kobietami, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady i też śledziliśmy ich codzienność. Jak wy wyszukiwaliście tych kobiet? Bo tam jakby tysiące ludzi było poszkodowanych przez powódź. Dlaczego te osoby zapraszaliście do filmu, a nie tamte? Tak, właściwie to były... Muszę chcesz powiedzieć? Nie wiem, ty ładnie opowiadasz. To Szymon będzie tu siedział. Tak. Szymon dobrze wygląda, a ty dobrze wygląda. Nieprawda. Dobrze Ola, wygląda. Ola, ja dobrze wyglądam, Ola pięknie wygląda i pięknie opowiada. Ale Szymon teraz powie. Tak. Szymon, ja mogę dopowiedzieć. Wiesz co, to jest tak. Tak jak Ola wspomniała, żeby zrobić taki dokument, rzeczywiście nie znając dialektu i też dobrze, nawet jeżeli byśmy go znali, urdu czy jakikolwiek inny język, język Beludżystanu na przykład, to jednak podróżując tam i będąc Europejczykiem, jest się narażonym jednak na pewne niebezpieczeństwa. I to nie są takie niebezpieczeństwa wynikające z tego, że ktoś ci coś zrobi, ale z tego, że wzbudzasz większą sympatię i większe zaufanie, kiedy ktoś jedzie z tobą, kto posługuje się tym samym językiem, co reszta. Nie wzbudzasz aż tak, oczywiście wzbudzasz zainteresowanie, ciekawość, czasem jakąś taką podejrzliwość, rzadziej wrogość. Natomiast to dużo łatwiej jest mieć właśnie taki pomost w postaci fiksera, w postaci Aliego, kogoś stamtąd, kto będzie mógł w stanie wytłumaczyć właśnie tej ludności, czy tym urzędnikom, którzy się pojawiają gdzieś tam na drodze do tego, żeby zdobyć informacje o bohaterce, bohaterach tego filmu, niż gdybyśmy to robili sami. To też jest jakby zasada takiego pracy przy produkcjach, kiedy jedziesz ze swoją ekipą do innego kraju, to nie jest tak, że robisz wszystko sam, tylko jakby korzystasz z tego, co jest na miejscu i to jest bardzo zdrowe i bardzo dobre i bardzo bezpieczne. A my chcieliśmy się skupić wokół postaci kobiet dotkniętych, czy rodzin dotkniętych z perspektywy no właśnie kobiecej w trakcie tej powodzi. I tutaj oddam głos Oli. Dlaczego wybieraliśmy takie, a nie inne osoby? Tak, my wybieraliśmy bohaterki, szczególnie jedną bohaterkę Asmę, nie spośród tysięcy, ale milionów ludzi, którzy byli doświadczeni powodzią. To są oczywiście bardzo takie luźne szacunki, natomiast szacuje się, że ponad 33 miliony osób zostało doświadczonych zniszczeniem, które ze sobą niosła powódź, jak i właśnie powódź spowodowana i rozlewaniem się rzek lodowcowych przez topnienie lodowców na północy, ale też niewyobrażalnie intensywnym sezonem monsunowym. Więc oczywiście trudno było znaleźć ten jeden głos, bo tych głosów są miliony i każdy myślę, że jest istotny. Natomiast musieliśmy oczywiście wybrać. I w tym wyborze bardzo pomógł nam lokalny kontakt. Człowiek, który jest dziennikarzem i również pomaga w swojej okolicy ludziom, którzy są pozbawieni wszystkiego. Ponieważ woda zalała ich domy, zalała ich bliskich, odebrała im zwierzęta, odebrała im wszystko, więc oni najczęściej żyją po prostu na skrawkach ziemi, które nie są zalane w prowizorycznych namiotach. Trudno to nazwać nawet obozem, bo to bardzo te struktury funkcjonowania są bardzo prymitywne, ograniczone. My przyjeżdżając w październiku i w listopadzie w te miejsca, czyli kilka miesięcy od początku powodzi, bo ona rozpoczęła się w czerwcu, natrafialiśmy na takie lokalizacje, na takie zbiorowości, do których woda dotarła 10 dni przed naszym powrotem, woda pitna.
Więc ci ludzie byli skazani na wodę, która jest stojącą wodą właśnie z rzek. Wobec tego człowiek, który się na tym zna, który pomaga, który stamtąd pochodzi i jest przy okazji dziennikarzem, rozmawiając z ludźmi, z którymi pracuje, którym niesie pomoc, on swoim zmysłem dziennikarskim rozpoznał tych, którym oczywiście profilując je, tych ludzi, te kobiety, pod nasze jakby no w jakimś sensie kategorie, bo musieliśmy wiedzieć, jaki mamy zamysł i czego szukamy i kogo, zaprowadził nas do kilku kobiet i powiedział, moim zdaniem to są kobiety, których szukacie. I rzeczywiście druga kobieta była tą, przy której poczuliśmy, to jest Asma, to jest bohaterka, z którą chcemy być i która, no trudno powiedzieć, że jest głosem wszystkich kobiet, ale jednak jej wielka wrażliwość, jej wielka chęć do dzielenia się swoją historią i też jednak świadomość swojego życia, siebie, co nie jest aż tak oczywiste w tamtych rejonach, no, pozwoliła nam zrozumieć i myślę, mam nadzieję opowiedzieć historię, która jest bardzo ważna, jest wyjątkowa i to nie jest tylko historia tych ludzi jako ofiar, bo nie chcemy ich tak przedstawiać, ale po prostu jako ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i żyją w innych warunkach. Jednocześnie to są ich historie dzisiaj, ale jutro będą naszymi, ze względu na to, że nas łączy mimo tych wielkich odległości kulturowych i jakby odległości świata, łączy nas zmiana klimatu. I Pakistan jest jednym z pierwszych państw i te społeczności są jednymi z pierwszych, które doświadczają zmian klimatu, mimo że się przykładają w niecałym 1% do historycznie skumulowanych emisji gazów cieplarnianych, natomiast są jednymi z pierwszych, którzy doświadczają skutków, tylko że za nimi będą kolejni i właśnie dlatego chcieliśmy o nich opowiedzieć. Ilu będzie bohaterów? Bohaterek? Główną bohaterką jest Asma. Mhm. Jest to kobieta mniej więcej w moim wieku. 42-letnia. 25-letnia, która ma już 3 dzieci. Trzecie urodziła w obozie, rodząc 12 godzin nad rzeką, która odebrała jej wszystko. To temat na film. Tak, przeżywając teraz połóg bez żadnych środków sanitarnych, pijąc wodę z rzeki, w której rozkładają się ludzie i zwierzęta, w której ludzie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. I to jest taki ciągły cykl beznadziejności właściwie, no i zatruć pokarmowych, które później są zwracane do rzeki. Więc no jej historia jest niezwykle trudna, ale jednocześnie to jest historia typowa dla kobiety w tamtym rejonie. Kiedy się można spodziewać premiery filmu? Rozumiem, że na festiwalu jakimś. Bez wątpienia. Prace jeszcze trwają i wracamy tam w tym roku do Pakistanu. Ze względu, że to jest film dokumentalny, który opowiada historię jednej czy paru osób, my do tych osób będziemy wracać. I chodzi też o to, żeby złapać perspektywę pewną, opowiedzenie historii, która wymaga czasu, przestrzeni i pewnej interpretacji. Dlatego będziemy musieli tam wrócić, żeby spotkać się z nią raz jeszcze i raz jeszcze zadać pewne pytania. Te pytania mogą się i powtórzyć, i też mogą być inne, bo chodzi o to właśnie, żeby zbudować historię i też jakby pokazać, co się zmienia. Więc my z tym filmem się nie spieszymy, ale myślę, że jeśli on już powstanie i zmontujemy, to będziemy starali się go pokazać wszędzie, gdzie tylko będziemy mogli. Tak, bo też założeniem tego filmu nie jest stworzenie historii typowo jakby newsowej, powodzi w Pakistanie, które zaraz przeminie, być może za kilka miesięcy woda jednak obniży swój poziom. To się będzie powtarzać, ale jednak ta jakby dana sytuacja zniknie, jak wszystko przemija. Nam nie o to chodzi, żeby opowiedzieć o tym w ten sposób, bo tacy ludzie już tam byli i to jest bardzo ważne, żeby ktoś jakby puścił tę informację do telewizji. Natomiast nas bardziej interesuje kwestia człowieka, kondycji człowieka i
I z tym nie można, tak jak Szymon mówił, nie można się spieszyć. Nas interesuje to, co się dzieje po tej fali uderzeniowej z człowiekiem w jego w środku, ale też co się dzieje z jego domem, co będzie się działo za kilka miesięcy. Chcemy również zrozumieć, co jest bardzo ważną kwestią i trudno, nie da się jej pominąć i bardzo też byśmy tego nie chcieli, zrozumieć, co to znaczy dla tych ludzi, czym jest rzeka. Bo na przykład rzeka w tamtym rejonie to jest król, rzeka to jest tygrys, rzeka to jest osoba, jakby postać, która podejmuje własne decyzje, bo woda ma płeć. Na przykład na północy, tam gdzie Szymon biegł i tam będziemy jechać, żeby dokończyć też, jakby uzupełnić nasz dokument. Na północy wierzą, że woda ma płeć, że lodowiec ma płeć i wobec tego z tych dwóch pierwiastków można stworzyć nowy lodowiec, można stworzyć życie. I tak sadzą lodowce, wierząc, że zasadzili wszystkie 7 tysięcy ponad. Małżeństwo lodowców tak zwane. Tak, więc to jest zupełnie inne rozumienie natury, praw natury niż nasze. Myślę, że bardzo ważne, wymagające zwrócenia uwagi. I gdy pytałam Asmę, dlaczego według niej tak się stało, to ona powiedziała, że no Allah tego chciał, jakby to jest jakaś jego zemsta, no ale jednocześnie, że po prostu tak się dzieje, że ta rzeka żyje, że ona podejmuje decyzję. Tak jest, my to akceptujemy, wynosimy się do obozów, no a później zobaczymy, czy będziemy popełniać dobre w ocenie Boga decyzje, czy nie. I On nas osądzi. Więc jakby to jest zupełnie co innego. I ten efekt cieplarniany, zmiany klimatu są dla nas ważne, ale ważne jest też to, żeby zrozumieć, jak ci ludzie to postrzegają. Myślę, że tak jest, jak się robi dokument o kimś albo o czymś. Tak, żeby tego nie pomijać. Tak, trzeba wejść w materię. Tego. Tak, ten temat do głębi, a nie tylko powierzchni. Tak, z naszej perspektywy. To jest wspaniale, czyli powód w tamtej rejony już nie jest na sportowo, tylko już jako filmowcą, jako twórcy, którzy opowiadają pewną historię. Tak. Jak najbardziej. Ja już tam się wybiegałem. Macie zamiar jeszcze realizować jakieś dokumenty albo przez to, że macie doświadczenie takie outdoorowe, żeby, nie wiem, robić, dokumentować Waligurę podczas kolejnej wyprawy, czy nie? Czy już raczej chcecie pójść w dokumenty? Chcemy pójść w dokumenty, nie chcemy się zamykać w dokumentach, więc naszym jakby takim marzeniem jest podążanie za tym, co mówi nam nasze serce, czyli też dokumentowanie wypraw ekstremalnych, czy robienie kampanii reklamowych firmom outdoorowym, czyli to, co jest bliskie naszym zainteresowaniom i pasjom, i tym chcemy się zajmować. Dlatego też poruszyłeś ten wątek jakiś czas temu. Możemy go teraz rozruszać. Czyli założyliśmy swoje studio kreatywne, które się nazywa Untold Stories. I na podwalinach tego studia chcemy, jakby i tworzymy zresztą, już nawet nie, że chcemy, to już się już dzieje, bo mamy zlecenia od konkretnych firm na konkretne sesje zdjęciowe i kampanie reklamowe i zaczynamy tym żyć, więc to jest super, że możemy być blisko tego, co nas interesuje, tego, co jest naszą pasją i jeszcze w ramach tego zarabiać pieniądze, realizując później swoje projekty, ponieważ no jednak robienie dokumentów jest taką rzeczą, którą można dofinansować i trzeba dofinansowywać. Jest to też ciężka praca, ale jednak no, dobrze jest też czasami doinwestować z własnej kieszeni, bo jest to pewniejsze i szybsze, no, ale żeby mieć te pieniądze, to trzeba je po prostu zarobić i my tak chcemy żyć, żeby nawet nie zbierać te pieniądze pod kanapę czy do skarpety i je tam gdzieś trzymać, tylko je po prostu, wiesz, żeby cały czas to było w obrocie, żebyśmy mogli jechać coraz dalej, jechać nawet bliżej, ale cały czas jakby wgłębiać się w tą historię i w materię tych ludzkich dramatów i chcemy to pokazywać, bo tak jak Ola powiedziała i to jest ważne, my nie chcemy robić jakiegoś takiego newsowego reportażu, tylko chcemy się jakby, wiesz, pokazać, słuchajcie, to, co się dzieje w Pakistanie, rzeczywiście może się stać niedługo w Europie. I taka jest tendencja, tak pokazuje to świat. Wake up. No.
A czy to nie jest trochę tak, że dzięki temu, że podróżowałeś tutaj z takim podróżnikiem, filozofem, który... Kto też... jest kim? Było ich tak dużo wcześniej, że tak on cię tak, nie wiem, czy natchnął, ale uwrażliwił na ten temat, czy jakby jednak zawsze było gdzieś tam w głębi to, ciebie i wiedziałeś, że gdzieś tam docelowo chciałabyś zmierzać w tym kierunku? Czy ty masz na myśli Mateusza? Ja tego nie powiedziałam. To było pytanie do mnie. Ach, bo jakby Mateusza podróże, jakby też mi się zdaje, że na początku były takimi podróżami dla podróżowania, czy dla rekordów, czy dla pokonywania swojej słabości, a nagle mam wrażenie, że stały się jakąś historią, taką właśnie o pokazywaniu przemian, zmian. Znaczy zdecydowanie tak, Mateusz się fantastycznie w tym realizuje, jest bardzo rzetelny, często w połączeniu z Dominikiem Szczepańskim, który jednak pisze te teksty najczęściej, więc nie można go pomijać. Więc on tutaj też no, dużo mu zawdzięcza, chyba sobie oboje. Natomiast no tak, Mateusz zdecydowanie podąża taką drogą, może no, inną niż ja, bo jednak nie jest realizatorem, tylko z innej strony ten świat prezentuje. Natomiast nie, myślę, to co teraz się wydarza, to zdecydowanie zaczęło się u mnie wcześniej, też jakby Państwo obejrzeli pierwszy odcinek, to tam mówię o tych początkach ze względu też na moje korzenie, dziadkowie dokumentaliści, więc ja zawsze wiedziałam, że chcę czegoś więcej, że chcę opowiadać tę historię. Na pewno to spotkanie z Mateuszem mogło mnie jakoś utwierdzić jeszcze bardziej w tym, że to ma sens, ale nie było w tym sensie żadne przełomowe, bo po prostu wiedziałam, że chcę to robić. Natomiast ja byłam po prostu bardzo skupiona jednak właśnie na czymś innym wcześniej i tak jak mówiłam w kolejnym odcinku, w tym, który nagrywaliśmy dziś, tak dużo już ich jest, że po prostu ten rok, zeszły rok, przez to, że niby nie wypalił tak jak miał wypalić, to dał mi tę przestrzeń, żeby się zwrócić w najodpowiedniejszą moim zdaniem stronę. Więc myślę, że to jest po prostu we mnie i to też jest bardzo w Szymonie. Szymonie też jest to zainteresowanie człowiekiem. Szymon ma zresztą, możesz opowiedzieć, duże doświadczenie filmowe też. O tym chyba nie wspomniałeś. Znaczy nie wspomnieliśmy o tym, ale bo gdzieś tam wyczytałem, że zajmujesz się fotografią. Ale też produkcją. Ale też produkcją filmową, tak. Ja pracowałem na planach filmowych jako kierownik planu, kierownik produkcji, asystent produkcji. Przeszedłem przez te różne szczeble produkcji filmowej. Bardzo dobrze się w tym odnajduję, bardzo lubię to środowisko i to środowisko pracy. I też no, spędziłem przy tym dużo czasu i to doświadczenie też, które wyniosłem z tych różnych pozycji. Bardzo mi dobrze teraz jakby rezonuje z tym, co robimy z Olą. Bo Ola zajmuje się tą filozoficzną częścią, tą autorską, tą realizatorską częścią, a ja mogę się właśnie popisać tą producencką. Tak, logistyczną. Logistyczną, tak. Jak tutaj dzisiaj nas zobaczył. Załatwiłem catering. We drożdżówki i woda. Żebyśmy tutaj nie dotrwali do tej godziny. Czy jadąc do Pakistanu, to już widzieliście, mieliście scenariusz? Jakiś taki, ja rozumiem, że też ten film się jakby tworzył na miejscu, ale już widzieliście, o czym chcecie robić, że chcecie rozmawiać z kobietami i tak dalej? Czy trochę byliście na miejscu i obserwowaliście sytuację i tam dopiero powstał pomysł? Ja myślę, że core był, jakby core tego, to co chcemy zrobić, był jak najbardziej. Bo Szymona. Tak, core był, czyli jakby trzon tego, co chcemy zrobić, był, bo od tego łatwiej nawigować tak naprawdę. Nie byliśmy takimi dziećmi we mgle, tylko wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie chcemy dojść. Wybraliśmy drogę, że pojedziemy na południe, a nie na północ, bo południe zostało najbardziej jakby przez tą powódź dotknięte,
Dziękuję. I było nam o wiele łatwiej. Natomiast Ola wykonała ogromną pracę właśnie przed przylotem do Pakistanu. Ja biegłem. Nie miałem tego jak zrobić. Więc jakby na Oli barkach spoczęła właśnie ta część tego, co będziemy robić. Kontakty na miejscu, bo te kontakty też trzeba było wyrobić. Nam bardzo pomogła zarówno na etapie biegu, jak i później na etapie produkcji filmu Polska Ambasada w Pakistanie. I przez jej kontakty tak naprawdę i przez ludzi, którzy tam pracują, udało nam się wiele tych kontaktów cennych zdobyć i później dobrze wykorzystać. Więc mieliśmy właśnie ten trzon tego, co chcemy zrobić. Natomiast później właśnie z wykorzystaniem tych fikserów i reporterów na miejscu, tak jakby robiliśmy krok do przodu i patrzyliśmy się, co się stanie. To nie był jakiś taki, wiesz, chaotyczny bieg, tylko tak właśnie jakby tak i zobaczymy, jaki to jest ślad. Pójdźmy w to. Jeżeli nie, to się wycofujemy. Bo to jest bardzo trudne operowanie na takiej materii, która jest dotknięta katastrofą, która jest chaosem jednym wielkim, bo południe jest bardzo chaotyczne, jest bardzo ciężkie fizycznie. Tam jest bardzo gorąco, jest suche powietrze, jest to wysokie prawdopodobieństwo złapania dengi przenoszonej przez komary, malarii przez innych chorób. Do tego jeszcze ci dochodzą wszystkie te kwestie właśnie takiej logistyki, więc jest to naprawdę takie miejsce, gdzie trzeba po prostu uważać. A z drugiej strony, jakby chcesz być tam i chcesz pozostać niezauważonym, to się oczywiście jest bardzo trudne do zrobienia, bo ty jesteś kimś, kto jest ze zewnątrz, jesteś biały, ty jesteś pomocą humanitarną, ty jesteś pieniędzmi, które można przecież rozdać, bo nagminnie przychodziły do nas dziesiątki osób z wyciągniętymi rękoma, żebyśmy ich wspomogli pieniędzmi, bo te pieniądze to jest coś, co biały przynosi z zachodu. A to biały w sumie spowodował to, co się stało, czyli tą właśnie tą powódź. Także mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia i cały czas tam będziemy mieć ciężki orzech do zgryzienia, ale to jest też ważne, żeby ten film powstał, bo tak jak powstają newsy na temat jakiejś katastrofy, to jest chwila. To jest tak, że kto pamięta teraz o tej powodzi w Pakistanie, a te dramaty cały czas się odbywają, więc nam zależy na tym, żeby ta historia, która się wytworzy przez ten film, ona mogła po prostu uświadamiać, tak jak być takim echem. Że jest krzyk, ty go jeszcze słyszysz, a my po prostu chcemy to zebrać. Pięknie, pięknie. Tak poważne tematy, że nie wiem, jak to śmieszkować. Przepraszam. W końcu jesteśmy w teatrze dramat. No właśnie. To powiedzcie mi, waszym jakby kolejnym, bo Szymon, ty wspomniałeś wcześniej podczas innej rozmowy, że w grudniu realizujesz... Tak, bieg w Tadżykistanie. Czy Aleksandra będzie tam też z tobą i będzie dokumentować, czy to jest jakby twoja historia i tutaj się... Jadę tam sam. Już. A, bo tak, bo to miało być bez supportu. Tak, rozmawialiśmy o tym. Jadę tam sam. Aha, chyba my. Jeśli nie wiesz o tym, ale nie będziesz tam niestety. Jadę tam sam. No nie wiem. Możesz inne łapki. Jadę tam sam, ale jakby cel jest taki właśnie, żeby to było solo unsupported. Więc jakby żadnych tam osób ze zewnątrz nie będzie. Ale wcześniej... Plan jest taki, aby pojechać właśnie do Pakistanu. Mamy jeszcze jedną taki projekt, który może się okazać, że wystrzeli i wtedy pojedziemy razem na niego, ale to wszystko jest jeszcze w takich, powiedzmy, w takiej fazie przygotowań. Natomiast plan jest taki, żeby wrócić do Pakistanu jeszcze w tym roku. Okej. Okay. A mam takie pytanie, jak to jest, znaczy, bo jesteście, wiecie, wasza agencja jest młodą agencją. W sensie, macie już doświadczenie pewne, więc nie jest tak, że budzicie we mgle, ale jak to jest sięgać po marzenia i zdobywać w dosyć szybkim czasie, bo wspomnieliście, że już macie tam jakichś klientów, na których będziecie coś realizować, to jest tak, że oni się do was odzywali, czy wy ich przekonywaliście, czy może to, że
że już macie doświadczenie i macie portfolio, które możecie pokazać, już sprawiło, że ci klienci sami się, nie trzeba ich przekonywać. No jestem ciekaw, bo sam robię filmy i tak sobie myślałem, że może... Gdzie są ci klienci? Gdzie są ci klienci? Nie ma. Jakieś wesele może? Chrzciny? Tak, to znaczy ty tak jak mówisz, to nie jest jakby zaczynanie od nowa, rozwijanie czegoś zupełnie nowego, bo jednak Szymon i ja istnieliśmy wcześniej i po prostu teraz się połączyliśmy, powstało Untold, natomiast często działamy na podobnych kontaktach, jednak podobnych też schematach pozyskiwania klientów. Część klientów to są ludzie, do których firmy i ludzie, do których po prostu piszemy, my, wychodząc inni. Aha, mówiłem. Okay, więc Untold jako nowy twór wyrasta jednak na fundamentach, które są trwałe. Zarówno ja, jak i Szymon mamy kilkuletnie doświadczenie w naszych profesjach, więc często bazujemy na podobnej liście kontaktów, na podobnych schematach pozyskiwania klientów. Część klientów to są ludzie, firmy, do których my się sami zwracamy, ze względu na to, że czujemy, że jest to jakiś klient, z którym chcemy podziałać, więc wysyłamy ofertę marketingową i rozmawiamy. Są tacy klienci, którzy po prostu już wcześniej gdzieś tam zawleczeni właśnie z przeszłości, korzystają z usług, no i to po prostu jest kontynuacja, no tylko że na większą skalę, bo teraz z Szymonem jestem w stanie zrobić po prostu więcej, lepiej. Nosić cięższe rzeczy. Tak, nie muszę myśleć o wodzie, drożdżówka. Lepiej myśl, bo z tego, co Szymon mówi, to źle się skończyło. A no właśnie, to prawda. To może ja to powinnam przejąć. Więc tak, nie pamiętam, czy to odpowiedziałam w pełni na pytanie. Tak, no tak. Jakby, ale rozumiem, że też się zwracaliście do swoich wcześniejszych klientów, z którymi pracowaliście, proponowaliście im usługę, czy jednak oni się do was odzywali, a wy mówiliście, a mam teraz rozbudowaną ofertę, bo możemy, jest nas dwoje, więc możemy wykonać więcej, albo ciekawiej, albo inaczej. Różnie, bo klientom też trzeba się przypominać, okay, tym, z którymi stworzyliśmy jakąś już relację. I zdecydowanie od czasu powstania Untold informujemy klientów. Też widzę, że oni obserwują nas na mediach społecznościowych, nasze nowe profile pod już studia kreatywne i oni sami się czasem odzywają, piszą komentarze, więc widzą, że działamy. No i mają tą świadomość, że teraz już się rozrastamy i można z nami pracować. Będzie to więcej kosztować. No ale ta inflacja, dobrze, jakoś trzeba żyć. Dobrze. No, oni więcej płacą, ale jaki jest wachlarz waszych usług? Tak. Oleńko, powiedz. Ty tak mało mówisz. No dobrze, więc wezmę to na siebie. Więc zajmujemy się, tak jak wspomnieliśmy, przede wszystkim tworzeniem treści dla firm outdoorowych, bo z tego wyrastamy, dokumentowaniem wypraw ekstremalnych, tworzeniem reportaży, filmów dokumentalnych, ale też robimy filmy reklamowe, spoty reklamowe, nie tylko dla firm outdoorowych, bo też dla innych. Czasem działamy eventowo też, dotychczas głównie w środowisku górskim, natomiast często też... A chcecie się specjalizować właśnie w tym środowisku górskim, czy jednak chcecie być otwarci na... Nie wiem, także te filmy reklamowe czy promocyjne to pójdą w każdą stronę, czyli Żabka i odcinek sponsorowany. Nie, no, ten. Rozumiem, że jednak, znaczy ja bym was, drodzy państwo, jeśli chcecie zrobić mieć super pamiątkę z wyprawy w góry, no to tutaj wydaje mi się, że nie ma co szukać. Najlepiej jest odezwać się do tych dwójki. A właśnie, jak was znaleźć? Na Instagramie, na Facebooku, YouTube chyba już też. Możecie nas znaleźć jako untoldstories.studios i... Najprostsza ta nazwa, jaką można zapamiętać. A jeżeli nie potraficie jakoś dotrzeć, to zawsze mamy podlinkowane Untold pod naszymi profilami, czyli Alex Wierzbowska, Szymon Makuch. Tak. Ale wspomniałaś, że już jesteś na YouTubie, tak? Bo na to jakieś wasze... Tak. Tak? Tak, jestem na YouTubie też jako Aleksandra Wierzbowska, ale teraz założyliśmy YouTube jako Untold i tam będziemy niedługo dodawać fragmenty tego, co udało nam się zrobić, no i te najnowsze zlecenia. Co
cudownie. Będę... To pewnie zanim to zmontujesz, to już będzie trochę. Jak najszybciej, żeby... Żeby wyprzeć. Żeby było pusto. Albo poczekam, żebyście mieli to obejrzeć. Bo jak szukałem na YouTubie Aleksandra, to jakby tam... Bo ja wtedy pousuwałam. Aha. Ja pousuwałam, zrobiłam czystkę, o czym ci mówiłam też. Tak, tak. Ja cię szukałem na YouTubie, bo chciałem cię zlustrować i dowiedzieć czegoś o tobie z internetu i nie mogłem. No nie znalazłeś ten wywiad. No znalazłem tak, no po jakichś tak znalazłem. Jedyna rzecz to się udało. Jedyna rzecz to było niech to szlak. No i napisałeś komentarz. Było warto, tak. Tak. No to do mnie. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest trochę krótszy, ale no jak obejrzycie sobie dwa wcześniejsze, będziecie mieli cały ogląd sytuacji. Ja wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na jakimś festiwalu filmowym najlepiej i zrobimy kolejną rozmowę. Super. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy i dziękujemy. Dziękujemy państwu. Niech to szlak. Niech to szlak. Dziękuję bardzo. We'll be right back.